Przyszła ci ochota na zmianę w życiu zawodowym i pomyślałaś o karierze stylistki rzęs lub brwi? Usiądź wygodnie, bo opowiem ci dokładnie, co należy zrobić, by zostać stylistką rzęs lub brwi. Cześć, nazywam się Joanna Siruga i jestem z Joulash, gdzie szkolimy przyszłych i obecnych stylistów rzęs i brwi, a także zapewniamy im odpowiednie produkty do pracy. Chciałabyś zacząć przedłużać rzęsy, najlepiej jak najszybciej, ale też z jak najpiękniejszymi efektami i małym kosztem? Aby zostać stylistką rzęs lub brwi, można wybrać jedną z trzech możliwych ścieżek. Odbyć szkolenie stacjonarne. Jest to wersja zwykle najdroższa, ale uwaga, jest możliwość, żeby zrobić to prawie za darmo. O tym powiem ci później. Wykupić szkolenie online. Jest to wersja budżetowa, ale daje niezbędne podstawy w pigułce. Pytanie, czy sama teoria ci wystarczy? I trzecia ścieżka, zacząć przedłużać rzęsy lub stylizować brwi bez szkolenia. A wiedzę zdobywać samemu przez internet, własne doświadczenie, działasz od razu? Jednak przygotuj się na dużo potknięć i upadków. Jeśli masz dużo wolnego czasu, a niski budżet, to może się to okazać ścieżką dla ciebie. Każda z tych trzech możliwości ma swoje wady i zalety, a ja szybko przeanalizuję każdy z tych trzech wyborów. I od razu uprzedzam, jeśli na swojej drodze spotkasz kogoś, kto powie ci, że możesz coś zrobić szybko, tanio i dobrze, to twój nos od razu powinien poczuć, że coś tu śmierdzi. Chociaż ja miałam prawie taką wygraną na loterii, bo moje pierwsze szkolenie z rzęs i brwi miałam całkowicie za darmo, ponieważ była to nagroda w konkursie paznokciowym. Co prawda, wcale się rzęsami nie interesowałam, bo było to w roku 2009, kiedy świat rzęs dopiero raczkował i byłam przekonana, że to tymczasowy, kiczowaty trend. Jednak spakowałam się i odbyłam szkolenie, które, jak się okazało, jedynie pogłębiło moje zwątpienie w tą niszę i utwierdziło w przekonaniu, że spośród tych trzech kółeczek można wybrać tylko dwa. Wracając do twojej ścieżki zawodowej, stylistki rzęs i brwi, i tych trzech wyborów, jeśli jesteś ambitna i chcesz od początku być profesjonalna w tym, co robisz, to twoim zadaniem będzie wybór najlepszego możliwego szkolenia i uzyskanie certyfikatu. Najlepsze szkolenia są zwykle najdroższe, jednak jest sposób, by zrobić to znacznie taniej, dzięki dofinansowaniom, o których usłyszysz w dalszych odcinkach tej serii. Natomiast jeżeli jesteś w stanie odłożyć bądź zarobić w innej pracy na swoje pierwsze szkolenie, to świetnie. Pieniądze, które zainwestujesz w siebie, pozwolą ci nauczyć się przedłużania rzęs i stylizacji brwi szybciej i łatwiej, bo dostaniesz wiedzę skondensowaną. Dodatkowo do domu będziesz mogła zabrać skrypty szkoleniowe, czyli takie małe książeczki z instrukcją obsługi i zawsze do nich powracać, kiedy w coś zwątpisz. W Joulash oferujemy również opiekę nad kursantem po szkoleniu, bo wiemy, że świeżo upieczona kursantka ma milion pytań i nie tylko na samym szkoleniu, ale przede wszystkim po powrocie do domu, gdzie powoli zaczyna swoją praktykę. Wtedy słuchawka telefonu poci się jak pączek w saunie, bo nie istnieje szybsza i bardziej efektywna droga do komunikacji niż rozmowa. Dialog możesz mieć nie tylko z twoim instruktorem, ale w naszym przypadku cały dział czeka na telefon od ciebie, żeby nawet w trakcie zabiegu móc pokierować cię dalej. Bo w końcu jaki szkoleniowiec w pojedynkę mógłby się mierzyć z taką liczbą zapytań? O tym, jak przebiegają szkolenia, możesz posłuchać w odcinku poświęconym całkowicie temu tematowi. Link do niego znajdziesz poniżej. Po uzyskaniu podstawowego wykształcenia i certyfikatu możesz zacząć działać jako stylistka. Warto również poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w konferencjach i webinarach branżowych oraz śledząc trendy i nowości w dziedzinie stylizacji rzęs i brwi. Ważne jest również zdobycie doświadczenia poprzez praktykę. Dlatego bezpośrednio po kursie zalecam ci jak najszybciej umówić pierwsze modelki, by nabrać sprawności manualnej. Stare porzekadło sprawdza się i w rzęsach, i w brwiach. Trening czyni mistrza. Ścieżka druga to ta, w której decydujesz się na szkolenie
online, głównie ze względu na okrojony budżet. Jednak nie jest to jedyny powód, dla którego wiele osób sięga po wiedzę w sieci. Mnóstwo ludzi żyjących na emigracji decyduje się na formę edukacji online ze względu na barierę językową, bądź ubogie szkolenie w kraju, w którym obecnie przebywa. Mieszkałam przez 13 lat w Danii i zanim przyszła pandemia, webinary były dla mnie świetną alternatywą do bycia na bieżąco. Sama też często występowałam w roli prelegenta na konferencjach online. Oglądając niezliczoną ilość live'ów i webinarów, czułam się, jakbym była na promocji w supermarkecie i mogła pakować wiedzę do koszyka za pół ceny. Tyle, że w tamtych przedpandemicznych czasach były to rarytasy. Informacje były przebrane i wyszukane, a ja czułam, że moja piramida wiedzy rośnie z każdym szkoleniem. Co prawda dodawałam już tylko małą cegiełkę, ale to dlatego, że moje ogromne i silne fundamenty w stylizacji rzęs były już zbudowane. Dlatego też szkolenia online mogą czasem wprowadzić świeżego odbiorcę w zakłopotanie, ponieważ ta wybiórcza wiedza jest jak te pojedyncze kamienie, które ja swobodnie mogłam dokładać do mojej piramidy. Jednak kiedy nie masz utworzonych fundamentów, to nie bardzo wiesz, co zrobić z takimi szczątkowymi informacjami i zamiast stworzyć strukturę informacji w głowie i porządkować wiadomości, ty gromadzisz mnóstwo gruzu. Długo nie wiesz, co zrobić i jak go ułożyć, żeby to wszystko ze sobą pasowało. To troszeczkę tak, jakby z zestawu puzli 1000 dostać tylko 20% i próbować ułożyć z nich niebo. Czasem, nim wybierzemy się na szkolenie online, warto zastanowić się, czy nie lepiej w pierwszej kolejności zamienić kilka kont, które obserwujemy na Instagramie i TikToku i zamiast słodkich kotków czy tutoriali z włosami i ubraniami, nie zacząć obserwować kont, które przekazują wiedzę branżową. Jeśli chcemy iść w stronę nauki online, to wiedza jest na wyciągnięcie palca, a dokładnie kciuka, którym codziennie scrollujesz telefon. Twoim zadaniem jest jedynie podłożenie w kolejce odpowiednich kont. Edukacja przez rozrywkę może stać się twoją poczekalnią przed prawdziwym startem w branży rzęs czy brwi. I ścieżka trzecia, pod tytułem Zosia Samosia. Wiele marek instruktorów najchętniej wyciągnęłoby długą linijkę i biła po palcach każdego, kto bez szkolenia sięgnie po pensetę do przedłużania rzęs. Ale hola, to skąd się wzięły pierwsze stylistki i instruktorzy? Urodzili się z tą wiedzą? Została im do nich zesłana jako łaska, dar natury i mogą teraz ją przekazywać dalej? Otóż należy wyplewić z siebie wszelkie przejawy hipokryzji. Większość stylistek z ery dinozaurów, zaczynając karierę z rzęsami 15 lat temu, otrzymywało szkolenie nic nie warte. Były samoukami, wzajemnie przekazywały sobie wiedzę na szkoleniach, warsztatach i forach internetowych. Tak, wszystko to nim się zaczął wielki boom na social media. Ale kto pamięta jeszcze te czasy? Jednak tak było. Dzisiejsze mistrzynie, właściciele marek i wiele osobistości to osoby, które na własnej skórze testowały zabiegi, zalewały się falami łez i potu, będącymi wykwitem niepowodzeń. To żółć i gorycz była ceną braku wiedzy, którą trzeba było stworzyć. Czas miał wtedy stawkę przed inflacją, a stylizacje wykonywane były po 3-4 godziny. I było to rzekomo świadectwo kunsztu, dokładności i staranności autora. Byłyśmy dumne, że nie opuszczamy ani włoska i stąd nasze astronomiczne czasy. Prawda była taka, że po prostu nie wiedziałyśmy, jak zrobić to szybciej i równie skutecznie. Można zestawić te czasy samouctwa z epoką kamienia łupanego. Minęły lata, nim ogarnęłyśmy, że pensety to nie pałeczki i mogą mieć różne kształty, które zdecydowanie ułatwiają aplikację. Jednak ty nie jesteś kobietą pierwotną, ani kobietą z 2005 roku. Masz mnóstwo źródeł wiedzy, z których możesz bezpłatnie korzystać. Tylko musisz odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Jaką stawkę ma twój czas? Bo jeśli stać cię na obsypujące się stylizacje, cierpliwe modelki, które niekiedy rezygnują i nie stają się klientkami, a ty masz środki i możesz inwestować w kolejne zużyte materiały, to droga Samosi i uparciucha może być twoją i nie ma w niej nic złego. Jednak bądź gotowa na więcej wyrzeczeń i poświęceń. Wiem, że masz w sobie ogromne pokłady cierpliwości. W końcu jesteś kobietą. No chyba, że jesteś mężczyzną i rozważasz pracę jako stylista. To od razu idź na szkolenie i podejdź do tematu po męsku. Czyli konkretnie i z planem, ponieważ każde inne wersje skierowane są do silnej, kobiecej psychiki z masochistycznymi zapędami robienia sobie pod górkę.
Jeśli rozważasz, jak zacząć przygodę ze stylizacją rzęs lub brwi, to możesz zostać na tym kanale i stopniowo edukować się i traktować to jako dobre przygotowanie i poczekalnię przed wyborem szkolenia. Możesz też już dziś zacząć zbierać pieniądze i szukać pracy dodatkowej, być może na miesiąc lub dwa, nim rozpoczniesz karierę stylistki. Pamiętaj, stylistka rzęs i brwi to nie od razu praca na pełny etat. Nie rezygnuj z życia i pracy, jaką masz teraz, ale wprowadź ten zawód jako dywersyfikację Twojego przychodu do portfela. Zasubskrybuj i włącz dzwoneczek, jeśli jesteś gotowa na nowy rozdział w Twoim życiu.